Cześć. Drugi dzień z rzędu biegnę. Dzisiaj w planach 13 km do zrobienia. Na to sumę kilometrów w ciągu całego tygodnia 38. I tak co tydzień o 2 km będę zwiększać. Bardzo się cieszę, że mogłem pobiec w ciągu dnia. No dlatego, że jest jasno. O, ale ślizgo. Jest jeden stopień. Wszystko, kurczę, wszystko się rozpuszcza. Ale ciepławo. A co najważniejsze, śnieg pada. No właśnie. Ja to wolę, jak jest na minusie. Bo taka plucha, to daleko nie dobiegnę. I będę miał mokro w butach. I już czuję, że przed chwilą coś mi wleciało. No, widzę, że jest strasznie ślisko. Dzisiaj tak naprawdę to by było najlepiej pobiegać dookoła stadionu te 13 kółek, bo tam jest odśnieżone. Ale jak wiecie, ja kółek nienawidzę. To zobaczcie, wszystko się rozpuszcza. I to tak rozpuszcza się, że jeszcze jest nierozpuszczone, ale już jest takie mokrawe i taki śniegolód jest po prostu. Gdzie dzisiaj? No dzisiaj mam plan pobiec na most. Świętokrzyski był wczoraj, to dzisiaj na Siekierkowski. Siekierkowski jest podobnie zbudowany, też w formie takiego pylonu. Siekierkowski to jest elementem trasy siekierkowskiej, bardzo długiej, łączącej Mokotów z Pragą. Całej przeprawy nie będziemy biec, bo podejrzewam, że tam w ogóle nic nie będzie odśnieżone, więc nie. No to dzisiejsze bieganie, to wiem, że wejdzie w nogi strasznie. O kurczę, trzeba tak delikatnie stąpać i za szybko też nie da się biec. Ale w zasadzie to na spokojnie, tak? Spokojnie trzeba biec. Jestem ciekawy, czy kogoś w ogóle spotkam biegającego w niedzielę o 9 rano. Może spotkam. Co do planu treningowego, to wygląda tak. Wtorek, środa biegnę mały dystansik, czyli na przykład po 7 km. Sobota, niedziela już więcej. Najwięcej zawsze wychodzi w sobotę, a w niedzielę trochę mniej. Dzisiaj wyszło więcej, bo jeden dzień ominąłem, ale generalnie to się dobrze rozkłada. Dzisiaj, żeby tych kilometrów dobra ilość wyszła, to po prostu pobiegnę 6,5 i wracam tą samą trasą, żeby nie było za mało ani za dużo. No i jesteśmy na końcu, albo na początku, zależy jak na to patrzeć, trasy siekierkowskiej. I zaraz pobiegniemy pod takim rondem dużym, no i na most. Aktualnie 3,5 km. Lecimy dalej. Drugi dzień z rzędu już w nogach. Normalnie dzisiaj bym miał 6 km do biegnięcia, no ale że jeden dzień odpuściłem, to się muszę przemęczyć teraz. Tam w oddali mamy most Siekierkowski, ale ja zmieniam plany. Wiecie czemu? Obawiam się, że tam będzie straszny śnieg. Nic nie będzie odśnieżone. A tutaj, gdzie biegłem wzdłuż szaserów, no ulica, wiadomo, jakaś większa, ale nic nie było odśnieżone. Strasznie mokre mam buty,
No i trudno się biegło, więc odpuszczamy most Siekierkowski. Pobiegniemy jak będzie cieplej. On nie ucieknie. A plan muszę dzisiaj zrobić. Więc nie będę się męczyć i biec tam. Innym razem polecimy. No dobra, biegniemy. Dobra, biegniemy. 4,5 km mam, czyli muszę jeszcze zrobić dwójkę. Czy 2 km tam będą do mostu? Trudno powiedzieć, zobaczymy gdzie dobiegniemy. Na pewno 2 km, żeby wyszło 6,5 i wracam. No, jestem zaskoczony, bo jednak jest odśnieżone. Zobaczcie, trasa dla pieszych i dla rowerzystów fajnie odśnieżona, więc super, że wybrałem się. Natomiast w nogach, nie ukrywam, czuć wczorajsze bieganie. No, na Lądek Zdrój to będę konkretnie przygotowany. Minusem tutaj trasy to jest, że odkryty teren jest, otwarty i wieje mocno. 5,5 km, za kilometr wracam. Wydaje mi się, że most będzie dalej niż kilometr, więc trzeba będzie wrócić. Most jeszcze jest daleko. Myślę, że teraz będzie z kilometr półtora, ale mi się już kończy jakby czas. Ale to dobrze, bo zobaczcie, nic nie jest odświeżone, a ja już jestem mocno zmęczony. 6,5 km i trzeba wracać. Do mostu nie dobiegliśmy. Wracam z trasy Siekierkowskiej. 8,5 km za mną. I powiem szczerze, że odczuwam wczorajsze bieganie. Oczywiście to będzie się zmieniać. Będzie coraz lepiej. Ale dwa dni z rzędu poczuję, że mam no mało energii już. 13 km zrobione. Opowiem wam, że ja mam dosyć. Kończę, idę odpoczywać. Na razie, hejka.